Minister finansów Mateusz Szczurek, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie ministrze, poczuł się pan dźgnięty przez prezydenta? Nic podobnego. Kiedy prezydent mówi, musimy odważnie zmierzyć się z wyzwaniem przyjęcia euro, mówi chyba do pana. Idźga pana. No przecież my się zmierzamy z przyjęciem euro odważnie od dłuższego czasu. Prezydent chyba nie ma takiego wrażenia. Prezydent mówi dokładnie to samo, co ja mówię w sprawie przyjęcia euro i przypomnę, że rządowa strategia przyjęcia euro się opiera na czterech filarach. Po pierwsze, trwałe spełnienie kryteriów nominalnych, czyli tego, co musimy zrobić tak czy owak. Po drugie, przygotowanie gospodarki, aby mogła funkcjonować dobrze w ramach strefy euro i o tym też mówił pan prezydent. Elastyczność, stabilizacja, wzmocnienie samej strefy euro i tutaj jesteśmy trochę widzami, trochę uczestnikami. I ostatnia sprawa, perfekcyjne przygotowanie techniczne. To były czynniki ekonomiczno-polityczne, a ja pana zapytam jako człowieka, czy ma pan poczucie, że za pańskiej kadencji w Ministerstwie Finansów Polska rozpocznie drogę do euro, w sensie wejdzie w ten korytarz, że o przyjęciu już samego euro nie wspomnę? To się stało jeszcze przed moją kadencją. Przecież spełniamy kryteria z tych czterech filarów. Wszystkie z nich są spełniane w tej chwili, czy są wypełniane. Przecież jesteśmy na drodze spełnienia kryteriów nominalnych. Ja pytam o formalnym wejściu w ten korytarz walutowy. No to już musiałby zakładać pan coś na temat wyborów. I na pewno następnych, a być może jeszcze dlatego następnych. Dlatego zapytałem o pańską intuicję, a nie o pańską wiedzę. Moja intuicja jest taka, że nie bez powodu rząd nie podaje terminu wejścia do strefy euro i nie zamierzam wyłamywać się z tej praktyki. Raz to zostało zrobione w 2008 roku i lepiej nie mówić nic niż wprowadzać błąd, podając daty oraz różne szacunki. Czyli premier wtedy popełnił błąd, wyznaczając datę wejścia do euro. Przypomnę, że to był 2008 rok i wtedy świat był troszeczkę inny. I też strefa euro była inna, bo w 2004 roku na przykład, kiedy wszyscy na hura chcieli wchodzić do strefy euro, niemal, wtedy to była prosta droga do awansu społecznego, cywilizacyjnego z kraju rozwijającego się do rozwiniętego. Dziś wejście do strefy euro, po pierwsze już jesteśmy awansowani, a po drugie też z innymi kosztami trochę wiąże się wejście do strefy euro. Podsumowując wątek euro, rozumiem, że raczej to jest melodia dosyć odległej przyszłości. No jest to odległa, o tyle odległa, że na pewno ten termin po wyborach, dyskusja polityczna po wyborach jest jak najbardziej zasadna. A rozumie pan, po co prezydent podnosi ten temat dzisiaj? Warto go podnosić. Zresztą my się na co dzień z nim zmierzamy również w tej warstwie technicznej. No tak, tak. A na jak długie ministrowanie pan jest umówiony z premierem? Nie mam... Zakreśliliście sobie jakąś ramę. Czy do końca kadencji, czy powiedział panie Mateuszu, panie ministrze, jak się uda, to po wyborach zostaje pan w ministerstwie. Nie, oczywiście, to 6 lat to jest jak najbardziej... Taki plan jest o tyle sensowny, że wiele zmian w gospodarce i w polityce wprowadza się lepiej zaraz po wyborach niż tuż przed nim. Czyli pan następną kadencję, jakby się udało, zostawałby? Tak, tak. Czemu nie? Czemu nie? No oczywiście to wszystko zależy od premiera, czy tego, czy następnego. No to jeszcze raz zapytam, a w takim razie w tym sześcioleciu myśli pan wejście do euro możliwe, czy nie? W tym sześcioleciu pana w ministerstwie. Przecież powiedziałem, że nie zamierzam podawać terminów, bo taka jest polityka rządu. No więc po co tutaj szafać? No bo to nie jest to możliwe w 3 latach najbliższych, bo to jest technicznie niewykonalne. A co do dalszych perspektyw, zobaczymy, jak szybko będziemy postępowali w naszej strategii. Znajdzie pan dodatkowych 800 milionów na wojsko? Cieszę się bardzo, że pan zadaje to pytanie w ten właśnie sposób, dlatego że jeżeli coś można było zarzucić panu prezydentowi podczas jego orędzia, to właśnie braku tej drugiej strony. Wydatki na wojsko, promowanie rodziny, innowacji itd., itd. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale potrzebna jest też ta druga strona. Tak? Otóż to. I jesteśmy w ciągle procedurze nadmiernego deficytu, a nawet jak nie będziemy, to logika nowej ustawy o finansach publicznych dyktuje, że jeżeli zobowiązujemy się do jakichś większych wydatków, musimy znaleźć tę drugą stronę. Czyli pan mówi, panie prezydencie, nie mam tych 800 milionów i co mi pan zrobi? Tak, to nie jest. Przecież zarówno przy konstruowaniu budżetu, jak i przy dyskusjach na temat wprowadzania takiej ustawy, która działa przecież na stałe. Bo przypomnijmy, prezydent jest... mówi, że podwyższyć z 1,95 do 2% wydatki na armię, stąd te 800 milionów, no więc... No to ja dopowiadam, że to będzie oznaczało, że 800 milionów trzeba znaleźć w innym miejscu po stronie wydatków, albo też znaleźć w formie podatków taką właśnie kwotę, która sfinansuje nam zwiększone wydatki
na obronę. No to co z tym diktum prezydenckim zrobić, bo prezydent Obama usłyszał zobowiązanie i rozumie, że pan je będzie musiał wypełnić. Te zobowiązanie, i tutaj mogę odkryć trochę rąbka tajemnicy, o zwiększeniu wydatków na obronność z premierem rozmawialiśmy jeszcze na początku marca, o ile pamiętam, więc to nie jest żadna nowość. Ale tak szczerze mówiąc, wiedział pan, że prezydent to powie przy Obamie? Tego 2%? Nie wiedziałem, że akurat w tym momencie to powie, ale tak jak mówię, to nie jest żadna nowość, bo od czasu wybuchu kryzysu ukraińskiego w ramach rządu rozmawiamy o tym coraz częściej. No to powtórzę pytanie, 800 milionów pan znajdzie w przyszłym roku, czy to nie jest kwestia przyszłego roku? Bo tu pan daty już może podawać. Tu mogę już podawać. Jeżeli 800 milionów znajdziemy przez przesunięcie innych wydatków, to oczywiście to się stanie. Jak nie znajdziemy? Moim obowiązkiem jest trzymanie limitu wydatków takiego, aby łącznie finanse publiczne się spinały. Mamy zarówno zobowiązania wobec Unii Europejskiej, jak i zobowiązania wobec zdrowego rozsądku, które wymagają ograniczenia wydatków łącznie, mniej więcej o 3,5% PKB w ciągu najbliższych 3 lat. No i w ramach tego limitu musimy się mieścić. Czyli rozumiem, jak pan 800 milionów w przyszłym roku nie znajdzie, to może to będzie melodia bardziej odległej przyszłości typu 2016-2017, te 2%. Sądzę, że znajdzie się w 2015 roku. Znajdzie się. A skąd? Dyskusja nad budżetem czeka nas dopiero w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Dziś czy jutro Rada Ministrów dyskutować będzie dopiero podstawowe założenia makroekonomiczne i za wcześnie jeszcze mówić o konkretnych kategoriach. Może jakiś podatek na wojsko pan wprowadzi? Jest to oczywiście jakaś opcja, jeżeli mamy trwale zwiększać wydatki na opcję. Nie, podpowiedziałem, nie, przepraszam. To mówi o logice samego procesu, tak? Znaczy nie można wprowadzać dodatkowych wydatków bez zapewnienia źródła finansowania albo przesunięcia wydatków z innego miejsca. Ale serio pan sobie wyobraża podatek na wojsko związany z trudną sytuacją międzynarodową? Jakiś taki ekstra, nie wiem, 0,1%? No, to jest zupełnie normalna rzecz w sytuacji zagrożenia, tak? To nie wyobrażam sobie, jak mogło być inaczej, tak? Na szczęście ta sytuacja zagrożenia nie jest na tyle zaawansowana. Ale to miał być podatek w CIT-cie, w PIT-cie, w VAT-cie? Miejmy nadzieję, że nie będzie okazji się przekonać. Czy wejście do polityki, do rządu dla człowieka z zewnątrz to jest zderzenie ze ścianą? Na pewno nie jest to zderzenie ze ścianą. A nie jest tak, że człowiek snuje marzenia, myśli sobie, ach, jakbym był ministrem, to bym zrobił to i to, potem wchodzi do ministerstwa i słyszy, nie można, nie da się, nie ma uwarunkowań politycznych, panie ministrze, proszę to odłożyć ad acta. Chyba za długo uczestniczę czy obserwuję ten cały proces i w poprzedniej pracy, żeby mieć marzenia bardzo wygórowane, jeśli chodzi o to. Wiedział pan, czym to pachnie. Tak, chociaż nie w całości. Tak. No wiadomo, że bardzo wiele dzieje się wewnątrz ministerstwa, wewnątrz Rady Ministrów, o czym publiczność nie ma świadomości i trzeba rzeczywiście utrzymywać tych piłeczek w locie bardzo dużo naraz. Nie powie pan polityka moje wielkie rozczarowanie? Nie, dlatego że chciałbym o sobie myśleć, że jednak nie jestem częścią polityki. Do Sejmu nie zamierzam kandydować. To ostatnie pytanie od słuchaczy. Kiedy może zacząć się ograniczenie wspólnego rozliczania lepiej zarabiających małżonków? O ile wiem, nigdy. To znaczy nie planowałem tego wcale, ale to jest jeszcze jedna uwaga dotycząca na przykład propozycji nowych ulg dziecięcych pana prezydenta. No one też oznaczają przesunięcie jakby części preferencji podatkowych z jednego miejsca w drugi, albo też inny sposób, model podatkowy. Czyli sporo kłopotów pan prezydent panu narobił. Dlaczego? Na tym polega. To 800 milionów tutaj ulgi dla rodzinne. Na tym polega praca ministra finansów, aby godzić zarówno potrzeby wydatkowe z koniecznością zbierania podatków. Mateusz Szczurek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.